Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziś jest czwartek w oktawie Wielkiej Nocy. Tak, i dzisiaj czytamy to, co się wydarzyło po powrocie, czy rozważamy to, co się wydarzyło po powrocie uczniów z Emaus. To jest bardzo ciekawe, że oni do Emaus to szli cały dzień, aż się, prawda, zaczęło ściemniać, a kiedy, prawda, otworzyły im się oczy i poznali Jezusa i odkryli Jego obecność przy sobie, to żeby wrócić do wspólnoty, wrócić do Jerozolimy, wrócić do Miasta Świętego, wrócić do jedności z Bogiem i z ludźmi, no to wystarcza jakby chwila, nie? Że święty Łukasz mówi, w tej właśnie godzinie wrócili, wybrali się i wrócili. To jest w ogóle bardzo ciekawe. No i właśnie wrócili do wspólnoty, no i ta wspólnota zajęła się rozmową o czym? Nie o zawiedzionych nadziejach, nie o tym, kto tu jest bardziej winny, a kto jest mniej winny, nie o tym, że jest źle, tylko właśnie zaczęli się wreszcie dzielić doświadczeniem pustego grobu, doświadczeniem spotkania z Jezusem i co się dzieje. No i oto sam Jezus staje wobec nich. Że właśnie to jest pierwsze, co warto zauważyć właśnie w tym przejściu od wczorajszej do dzisiejszej Ewangelii, że to, co nam otwiera albo zamyka oczy na obecność Jezusa przy nas, w nas, pośród nas, to paradoksalnie, tak jak pokazuje się ty Łukasz, rozmowy, w które wchodzimy, rozmowy między nami i rozmowy wewnętrzne, dialogi wewnętrzne, jakie toczymy sami ze sobą, ze swoimi własnymi myślami, prawda, myśli, w które wchodzimy. Tak, Jezus będzie za chwilę się odwoływał do tych myśli, że właśnie te różne dialogi, w które się wdajemy, no to albo otwierają nam oczy na prawdę, albo zamykają nam oczy na prawdę, albo pogrążają nas w ciemności, albo prowadzą nas ku światłości. Prawda? Dlatego Jezus powiedział, że tam, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię tego, który jest drogą, prawdą i życiem, tam On sam jest między nimi i uczniowie tego doświadczają. Że kiedy zaczynają toczyć odpowiednie dialogi, odpowiednie rozmowy, dzielić się dobrą nowiną, no to zaczynają widzieć Jezusa. I kiedy przerzucają się złą nowiną, kiedy wzajemnie wpychają się tylko w coraz większą ciemność, złość, zwątpienie, niezadowolenie, rozgoryczenie, to ich oczy się są na uwięzi coraz bardziej. Właśnie, ale idźmy do tekstu. Tekst jest z 24 rozdziału Łukasza, wiersze 35-48. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane, Mojżesz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie, odpuszczenie grzechu wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Właśnie, Jezus stanął pośród nich, mówi: pokój wam, renech min, prawda? Oni są zatrwożeni, wylękli, właśnie to takie słowo greckie się pojawia, apteo, które no, mówi o jakiejś formie takiego odlotu wewnętrznego, że w
Widzicie, jest taki stan umysłu, taki stan wewnętrzny człowieka, że człowieka spotyka jakieś wydarzenie, które dokumentnie przekracza wszystkie możliwości ludzkiego umysłu, że ludzki umysł jest w stanie jakby takiego paraliżu, że jakby to już jest za dużo, zbyt wiele, nie? To może być wydarzenie pozytywne, negatywne, ale w każdym razie, że tego jest za dużo, za wiele, żeby mój rozum to ogarnął i że rozum wpada jakby w taki stan pewnego paraliżu, właśnie takiego odlotu, takiego właśnie teo. To słowo to opisuje. Drugie słowo to jest oczywiście fobeo, fobos, czyli strach, ale właśnie to teo jest ważne, nie? Ten odlot, właśnie ten paraliż wszystkich wewnętrznych władz człowieka. I to właśnie nawet nie chodzi o paraliż emocjonalny, chociaż to też gdzieś tego dotyczy, prawda, że nawet, że tak powiem, pojemność emocjonalna człowieka już jest za mała, żeby zmierzyć się z tym, co go spotyka. No, prawda, pojemność emocjonalna, wszystkie władze umysłowe, rozumne człowieka, że człowiek spotyka się z czymś, co go do tego stopnia przekracza, przerasta, że właśnie, nie? To trochę tak jak strażnicy przy grobie, prawda, ich też tak sparaliżowało, że stali się jakby martwi. Właśnie, więc to jest taki właśnie wewnętrzny odlot, taki zupełny, nie, że jakby, no właśnie, że to co to dla uczniów, to spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym, no to właśnie wyraźnie jest czymś, co przekracza wszystko, całą ich pojemność, prawda, całą ich pojemność. I tu się trochę kłania Teresa Zawila, która wspomina o tym, takiego obrazu używa, że my jesteśmy jak naczynia i nasze życie w tym świecie polega na wypracowywaniu pojemności tego naczynia. Że Pan Bóg napełni sobą, wypełni, czy właśnie dopełna, naleje w nas, w te naczynia, którymi jesteśmy. Że na tym polega, że tak powiem, sprawiedliwość Boga, że każdemu naleje do pełna. Tylko pytanie, z jakim ja naczyniem przyjdę, prawda? Czy ja przyjdę z jaderkiem, czy podjadę cysterną, czy przyjdę z jakimś małym kubeczkiem, prawda? Że tyle zaczerpnę, z jakim naczyniem przyjdę, jakim naczyniem się okaże. To trochę nawiązuje do tego obrazu ze Starego Testamentu Boga jako garncarza, który, prawda, lepi, prawda, naczynia z gliny. No i teraz pytanie, na ile ja ta glina się garcarzowi poddam, na ile pozwolę, żeby garcarz wykształcił we mnie taką pojemność, żebym dał radę zmieścić no to wszystko, czym garcarz chce mnie napełnić, czyli całą jego miłość, prawda. I to jakby tutaj troszeczkę widać, że jakby pojemność uczniów jest za mała, że oni potrzebują pracy, potrzebują właśnie boskiego garcarza, potrzebują Jezusa, samego Jezusa, żeby rozszerzał ich wnętrza, ich serca, ich umysły i rzeczywiście Jezus za chwilę będzie to robił, będzie otwierał ich umysły, no bo sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. W ogóle to tak mi się kojarzy, wiecie, z tą dzisiejszą Ewangelią, no ta słynna scena grzechu pierworodnego, kiedy wąż prowokuje Ewę, żeby Ewa przestała trzymać się tego, co słyszy od Boga, przestała żyć zapatrzona, zasłuchana w to. No zobaczcie, że to, co Bóg ma do powiedzenia, to właśnie kiedy Ewa żyje zapatrzona, zasłuchana w to, co Bóg ma jej do powiedzenia, do pokazania, to ją jakby stwarza, znaczy nie jakby, tylko to ją stwarza, to dźwiga ją z prochu, prawda, to czyni ją coraz bardziej podobną do Boga, czyli właśnie dokonuje się rozwój, ewolucja Ewy, prawda, jakby takie w tym kontekście wzrost, prawda, wzrost. Natomiast do czego prowokuje wąż? Wąż bardzo sprytnie prowokuje do tego, żeby to wszystko puścić. To, co pochodzi od Boga, to, co Jezus powiedział, że człowiek żyje tym, co pochodzi z ust Bożych, prawda? To, co Jezus przypomniał. Właśnie wąż prowokuje, żeby puścić ten pokarm, puścić to, co pochodzi z ust Bożych, to, co człowieka karmi ku wzrostowi, żeby człowiek zaczął się karmić właśnie gadaniem wężowym, przestał widzieć miłość Boga, przestał widzieć dobroć Boga,
w ogóle przestał widzieć wszystko, zapadł się w ciemność, zapadł się w przekonanie, że w ogóle jest źle i wszystkiego brakuje, i żeby człowiek w ogóle postawił siebie jako punkt odniesienia, żeby człowiek zamknął się w samym w sobie, w przestrzeni samego siebie, żeby człowiek zaczął szukać odpowiedzi, interpretacji na swoją własną miarę, prawda? I to człowieka skutecznie skierowało w stronę dokładnie przeciwną, niż pragnął Bóg. Zamiast ewolucji, zamiast wzrostu, no to się rozpoczął powrót do prochu, prawda? Bo to, co jest na miarę człowieka samego w sobie, no to jest na miarę prochu. Bo ja zostałem dźwignięty z prochu. To, co czyni mnie większym od prochu, no to właśnie to jest to, co pochodzi z ust Bożych, właśnie to tchnienie Boże, o którym mówi Biblia, właśnie to, co pochodzi z ust Bożych, Mishmat Chaim, prawda? I to, co to mnie dźwiga z prochu, to mnie unosi z poziomu prochu, to mnie stwarza, to mnie powiększa, rozwija, to sprawia mój wewnętrzny wzrost i moje stawanie się na miarę Boga. To, co później powtórzy święty Paweł, że chodzi o to, żeśmy pojęli wewnętrznie, czym jest prawdziwa wysokość, głębokość, szerokość, prawda, te wymiary Chrystusowe, wymiary Boga, prawda, do których zostaliśmy zaproszeni. Właśnie z ciasnoty ziarnka prochu Bóg zaprosił mnie, żebym dał się rozwinąć, że tak powiem, dał się doprowadzić, dał się ukształtować aż do wymiarów, aż do namiary Boga. To mi zaproponował Bóg. No właśnie, natomiast Zeduch znalazł świetny sposób na to, żeby ten proces nie tylko zablokować, ale, że tak powiem, puścić w odwrotnym kierunku, doprowadzić do tego, żebym wrócił do prochu, z którego zostałem wzięty, żeby posłużyć się moją pychą i właśnie skupić mnie na sobie samym, skupić mnie na szukaniu odpowiedzi, szukaniu interpretacji w sobie samym. I wtedy te odpowiedzi, interpretacje, ten sposób patrzenia będzie na moją miarę, czyli na miarę prochu. Czyli ja będę się zamykał w coraz większej ciasnocie. Będę karłowaciał, będę wracał do prochu, z którego zostałem wzięty, będę się coraz bardziej zamykał w tym, co jest na miarę prochu. I mało tego, kiedy raz pójdę w tą stronę, to potem jakieś próby wyprowadzenia mnie z tej ciasnoty, to zawsze będą skutkowały tym, co się dzieje w dzisiejszej Ewangelii. Strachem, pomieszaniem zmysłów, przerażeniem, jakimś takim wewnętrznym odlotem, paraliżem. No właśnie, no zobaczcie, że no to człowiek się boi. Człowiek się boi, panicznie się boi, boi się zwierzęcym strachem, notabene. Żeby puścić to, co jest znane, to do czego człowiek się przyzwyczaił, z czym się oswoił, co jest na miarę człowieka, co człowiek w miarę rozumie, w miarę się obył, w miarę nauczył się w tym wszystkim funkcjonować. Teraz, kiedy ktoś przychodzi i chce cię pociągnąć ku czemuś nowemu, nieznanemu, większemu, ku czemuś, w czym ty się czujesz kompletnym nowicjuszem, czego nie znasz, nie potrafisz, no to pojawia się paniczny lęk i przyspawanie do tego, no, w czym funkcjonowałem dotychczas, prawda? No to jest to, co w dzisiejszej Ewangelii się dzieje w spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, że zmartwychwstanie Jezusa wyprowadza nas poza wszystko, co jest dla nas znane, oswojone, co jest na naszą miarę, prawda? To właśnie wymaga wyjścia poza to wszystko i właśnie stąd właśnie ta reakcja uczniów taka no, pełna paniki, paraliżu wewnętrznego, odlotu, właśnie jakiegoś gorączkowego poszukiwania, żeby to wszystko sprowadzić do jakichś takich kategorii, w których my byśmy się poczuli bezpiecznie. Właśnie to jest problem grzechu pierworodnego, zobaczcie, że to jest bardzo sprytna pułapka, że nie tylko ja staram się wszystko uczynić na swoją miarę, czyli na miarę prochu, i rozpoczynam wędrówkę z powrotem w proch, z którego zostałem wzięty i mało tego, w tej wędrówce jeszcze wszystko niszczę, jeszcze wszystko przerabiam w proch i pył. No bo jak chcę wszystko sprowadzić do swojej miary, no to moja miara to jest miara prochu niestety. I po pierwsze siebie sprowadzam do miary prochu, a po drugie wszystko, co wezmę w ręce. I to jest jeden aspekt, a drugi aspekt to właśnie to, że ta pułapka jest zamknięta.
zamknięta moim lękiem, strachem, panicznym lękiem, zwierzęcym lękiem przed tym, co mnie przerasta, przed tym, czego nie rozumiem, czego nie potrafię sprowadzić do swoich wymiarów, do swojego poziomu, czy lękiem przed nieznanym. To widzicie, w pracy z człowiekiem to zawsze prędzej czy później się napotykasz na taki lęk w człowieku, lęk przed zmianą. To i psychologowie wiedzą, i psychoterapeuci, i duszpasterze, kierownicy duchowi, no, że człowiek autentycznie chce pracować, chce się rozwijać. Często człowiek autentycznie chce wyjść z jakiejś sytuacji, z jakiegoś zasklepienia, ale nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Jest tak głęboko wszyte w nas, wrośnięte w nas, właśnie ten lęk przed zmianą, lęk przed czymś nowym, lęk przed nieznanym. Że na przykład, nie wiem, człowiek żyje całe życie w jakiejś takiej sytuacji, no, udręczającej go, i marzy o tym, żeby wyjść z tej sytuacji dręczącej, żeby wreszcie było dobrze, żeby wreszcie być od tego wszystkiego wolnym. I pełen dobrej woli zgłasza się i pracujemy, prawda, i próbujemy krok po kroku z tego wyjść, aż przychodzi taki moment, że do człowieka dociera, że nagle do niego dociera, że rzeczywiście realnie za chwilę zostawi za sobą to wszystko, w czym żył do tej pory, i ma wykonać krok w coś zupełnie nieznanego, prawda. Z jednej strony on o tym całe życie marzył, żeby wreszcie być wolnym od jakiejś tam formy udręki, a z drugiej strony nagle się pojawia lęk. Dlaczego? No bo ja nie znam życia bez tej udręki. Nie wiem, co będzie. Nie wiem, jak to wszystko wygląda. Ja nie mam wprawy, nie mam praktyki w życiu bez tej udręki. Z jednej strony ta udręka mnie udręcza, a z drugiej strony to jest wszystko, co znam. To jest wszystko, co znam, i teraz nagle mam na łeb, na szyję skoczyć w coś totalnie nieznanego. Niby o tym marzę, ale z drugiej strony właśnie nie jestem w stanie powstrzymać tego wewnętrznego lęku, wewnętrznego oporu, no bo mam pójść w coś zupełnie nieznanego, w czym nie umiem się poruszać, z czym nie umiem żyć, czego nigdy nie doświadczałem i czego nie znam. Rozumiecie? To jest właśnie to. I teraz zobaczcie, ile Jezusa kosztuje przekroczenie, przebicie się przez te nasze lęki. Że właśnie zobaczcie, ten lęk pojawia się w Adamie i Ewie, już w momencie, kiedy Bóg ich nawiedza po grzechu pierworodnym, prawda, że oni już zamknięci w sobie, już straszliwie ograniczeni właśnie przez grzech pierworodny, prawda, już zamknięci w sobie właśnie w przestrzeni tego, co na ich miarę, nagle doświadczają nawiedzenia Boga, nawiedzenia, które przekracza wszystko, prawda, że do tej pory to spotkanie z Bogiem, to nawiedzenie Boga było radością, szczęściem, czymś upragnionym, wyśnionym, wymarzonym, czymś bezpiecznym, czymś naturalnym, prawda, przed grzechem pierworodnym. Właśnie to doświadczanie Boga było czymś oczywistym i właśnie czymś, co było znajome dla człowieka i co, w czym człowiek czuł się jak ryba w wodzie. To było jakby środowisko naturalne człowieka, środowisko, w którym człowiek powstał, prawda, ramiona Boga, nie? Doświadczenie przytulenia przez Boga, doświadczenie bycia karmionym tym, co pochodzi z ust Boga, nie? Doświadczenie, że dźwiga mnie ktoś większy niż proch, z którego powstałem, ktoś niepomiernie, nieskończenie większy. To było środowisko naturalne człowieka, w którym człowiek czuł się jak w domu. I teraz nagle zobaczcie, co się stało ze świadomością człowieka, kiedy człowiek dał się skupić tylko na sobie, kiedy człowiek właśnie dał się ograniczyć w swoim myśleniu, w swoim postrzeganiu rzeczywistości tylko do tego, co jest na miarę człowieka, czyli właśnie na miarę prochu. Że nagle to, co do tej pory było domem człowieka, łonem, w którym człowiek się rodził, cała ta miłość Boga, ramiona Boga, Bóg i to wszystko, co pochodzi od Boga, nagle stało się dla człowieka jedną wielką grozą. Jedną wielką grozą, przed którą trzeba się chować, kryć, prawda, odsuwać od siebie. Zobaczcie, jak reagują Żydzi, kiedy się im objawia Bóg, prawda, na Synaju, w czasie przymierza synajskiego. To jest jedna wielka groza. Jedna wielka groza. I teraz zobaczcie, że w tym kontekście cała historia zbawienia to właśnie na tym polega, że Bóg cały czas próbuje się przebić przez tą naszą grozę, przez tą naszą zgrozę, przez ten nasz lęk, że myśmy stracili poznanie Boga. Bóg się stał wielkim nieznanym,
I przez to źródłem straszliwego lęku, zagrożenia i żebyśmy weszli, jeżeli już wchodzimy w relacje z Bogiem, to na zasadzie takiej, żeby tego Boga obłaskawić, nakarmić, dać Mu to, co On chce prawda, i schować się przed Nim i żeby ten Bóg nic więcej ode mnie nie chciał, bo ja się Go po prostu boję, nie? Bo ja Go nie znam, bo dla mnie jest nieprzewidywalny, bo nie wiem, o co Mu chodzi i co On robi i w ogóle, prawda? I teraz właśnie zobaczcie, to dochodzi do głosu w spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, prawda? I Jezus Zmartwychwstały do tego się odwołuje, zobaczcie. Że czemu jesteście przerażeni? Czemu wątpliwości się podnoszą w waszych sercach? Tak, czemu jesteście zmieszani? To jest słowo tarasso, dokładnie to samo słowo, które się pojawia w opisie stanu Maryi w czasie zwiastowania. Nie? Tarasso, nie wiem, co z tym zrobić. Wstrząśnięty, wzburzony, prawda? Jak morze w czasie sztormu, prawda? Czemu wątpliwości? To się pojawia takie ładne słowo dialogizmoi. Te wątpliwości z dialogizmoi. To jest liczba mnoga, dialogizmoi. Ewagrius z Pontu pisał o czymś, co się nazywa logizmoi. To polscy tłumacze przetłumaczyli te logizmoi jako duchy zła. Mówią o 8 duchach zła, a to jest 8 logizmoi. Właśnie logizmoi to nie jest duch. To nie są duchy, przepraszam, bo to jest liczba mnoga. Tutaj jest w ogóle dialogizmoi. Dialogizmoi. A Ewagrius z Pontu pisał logizmoi. Właśnie, co to jest logizmoi? To są takie pewne utarte szlaki myślenia. Że to jest właśnie to, akurat Ewagrius z Pontu to dobrze to uchwycił, że w gruncie rzeczy trudno jakby to tak do końca posegregować, czy te utarte szlaki myślenia są nasze własne, czy ktoś nas po tych szlakach prowadzi, prawda? A zapewne to jest tak, na moje oko, że jedno i drugie, że jest ktoś, kto dba, żebyśmy z tych utartych szlaków myślenia nie wychodzili. I Ewagrius z Pontu świetnie jakby zdiagnozował te właśnie nasze wewnętrzne utarte szlaki, po których my wędrujemy i pokazał takie mechanizmy, w które my wpadamy, takie schematy, w które my wpadamy. No i koniec. I człowiek sam z siebie nie jest w stanie z tych schematów wyjść. Tam Ewagrius z Pontu właśnie, tu jest słabość Ewagriusza z Pontu. Znaczy to jest tak według mnie, na tyle, na ile ja znam Ewagriusza, ja nie jestem takim jakimś wybitnym specjalistą od niego i tu się mogę mylić. Mogłem tego nie doczytać, ale tak na moje oko to wygląda na to, że Ewagriusz z Pontu po pierwsze świetnie zdiagnozował to logizmoi. Te właśnie schematy, to więzienie wewnętrzne, w którym my siedzimy, właśnie taka klatka, takie właśnie te wewnętrzne schematy, po których my się poruszamy i poza które się boimy właśnie wyjść. I on próbował dać ostatecznie takie wyjście z tego, które tak naprawdę polega na próbach szarpania się samotnym z tym. I tu jest właśnie słabość Ewagriusza z Pontu, bo ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje, Jezus nawet mówi o dialogizmoi, 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 zaraz powiem, co to jest, że jakby dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że uczniowie nie są w stanie wyleźć poza te schematy. Człowiek nie jest w stanie wyleźć poza tą ciasnotę. Że z jednej strony człowiek nie jest w stanie wyleźć poza, jak raz się dał człowiek ograniczyć właśnie do samego siebie, to nie jest w stanie sam siebie dźwignąć z poziomu prochu, nikt nie jest w stanie sam siebie stworzyć, sam siebie zrodzić. A po drugie jeszcze zostaliśmy zamknięci tym zwierzęcym strachem przed tym, który mógłby nas podnieść z prochu. Właśnie tu gdzieś mam w tyle głowy kobietę, którą przywleczono do Jezusa, rzucono mu pod stopy, że tak jak Mojżesz kazał kamienować, prawda, i ten Jezus nachylony, który w tym prochu rysuje na nowo swój obraz, swoje podobieństwo, nie? Bóg, który przyszedł dźwigać. No i właśnie Jezus wykorzystywał takie sytuacje, żeby objawić się jako Bóg, który przychodzi dźwigać, nie deptać, nie niszczyć, prawda, nie prześladować, tylko dźwigać, prawda, dźwigać. Tylko zobaczcie, nikt nie potrafił tego odczytać. To jest dobra scena, bo zobaczcie, z jednej strony oni wszyscy uznali się ostatecznie za grzeszników, nie lepszych od tej kobiety. Wszyscy wypuścili kamienie z rąk, ale wszyscy się rozeszli. Nikt nie odczytał tego, co Jezus próbował im pokazać. Że oni gardzili tą kobietą. I z tak pogardzonej kobiety Jezus potrafił wydźwignąć, prawda, ją ku obrazowi, ku podobieństwu Bożemu.
że Jezus objawiał się cały czas jako ten, który przyszedł dźwigać, prawda? Przyszedł dźwigać człowieka, prawda, ku temu, co człowiek utracił, prawda? Ku czemuś, czego człowiek sam nie jest w stanie dosięgnąć, o czym mówi historia wieży Babel. Że człowiek nie jest w stanie odbudować samego siebie, nie jest w stanie odzyskać tej wielkości, którą miał dzięki karmieniu się tym, co pochodzi z ust Bożych. Rozumiecie? Że my, kiedy puściliśmy się Boga, to nieuchronnie zaczęliśmy zapadać się w proch. I Jezus przyszedł objawić się, całe życie się objawiał jako ten, który dźwiga, który podnosi, który jest w stanie unieść na swych ramionach nas wszystkich z powrotem ku Ojcu, z prochu ku któremu się na nowo skierowaliśmy, w który padliśmy. Ale oni tego nie odczytali. Z jednej strony właśnie uznali się za grzeszników, równych tej kobiecie, wypuścili kamienie z rąk, ale z drugiej strony nikt nie zdecydował się, żeby pozwolić Jezusowi, żeby Jezus dokonał w nim tego samego procesu, co dla tej kobiety. Oni się rozeszli, każdy poszedł w swoją stronę. Właśnie tu jest słabość, tu jest problem. Wiecie, ja tak wczoraj parę razy o tym myślałem, że to trochę tak, jak ja bym odkrył, że jestem straszliwie zarośnięty, broda mi zarosła, włosy mi zarosły i doszedł do wniosku, że nie mogę taki się pokazać fryzjerowi na oczy. Że dopóki się nie uporządkuję, no to przecież nie mogę się fryzjerowi pokazać na oczy, bo jak się fryzjerowi pokaże na oczy, jak się specjaliście się pokaże na oczy taki zarośnięty. No przecież dokładnie fryzjer jest po to, żeby sobie z tym radzić, z tym moim zarostem całym. I tak samo jest z Jezusem, widzicie, tylko zobaczcie, w jakim absurdzie tkwimy. W jakim absurdzie tkwimy, że Jezus przychodzi nas dźwigać, wyprowadzić nas, z powrotem dźwignąć z prochu, przywrócić nam wielkość na miarę Boga, prawda? Przywrócić nam zrozumienie wszystkiego, wyprowadzić nas z ciasnoty, z ograniczenia nas samych, a my to uważamy za straszliwą zbrodnię. Miłość przychodzi wyprowadzić cię ze schematów, w których żyłeś do tej pory. Miłość przychodzi ci pokazać całą potężną przestrzeń życia, której do tej pory nie znałeś, a ty się tego panicznie boisz i uważasz, że to jest śmierć. Tak, to jest śmierć tego, co cię więzi. To jest śmierć tego, co cię więzi. Tylko widzicie, myśmy sobie dali wmówić, że to więzienie zapewnia mi życie. Więzienie, w którym sami się pozamykaliśmy. I zobaczcie, my sami tego więzienia panicznie bronimy. Że miłość przychodzi wyprowadzić mnie z więzienia, jestem gotowy zatłuc miłość, zatłuc ją, ukrzyżować, zabić, prawda, za to, że miłość chce mnie wyprowadzić z więzienia, w obronie mojego własnego więzienia, w obronie mojej własnej ciasnoty, w obronie tych wszystkich logizmów, które we mnie funkcjonują. Dlatego Ewagiusz z Pontu stwierdził, że te logizmy to są chyba coś więcej niż tylko zwyczajne schematy myślenia, że one wykazują się pewną taką inteligencją i ta inteligencja prowokuje nas, żebyśmy my sami tych logizmów bronili. One się nie bronią, one nas prowokują, żebyśmy ich bronili. My ich bronimy, tych naszych logizmów, prawda, jako czegoś, co mi daje życie, co chroni moje życie, co warunkuje moje życie. Zobaczcie, jaki absurd. I teraz zobaczcie, ile Jezusa to kosztuje, żeby przez te nasze logizmy, dialogizmy się poprzebijać. Nie? Żeby się przebić przez to wszystko i otworzyć wreszcie nam umysł i wreszcie nas pociągnąć ku prawdziwemu wzrostowi. Bo zobaczcie, jeszcze absurd polega na tym, że my naszą degenerację, nasz powrót w proch uznaliśmy za prawdziwy rozwój. Że to uznaliśmy za rozwój, to uznaliśmy za ewolucję, to uznaliśmy za nowoczesność, za znak cywilizacji, prawda, za wybitną kulturę. Nie? To, co nas cofa z powrotem w proch, z którego zostaliśmy wzięci, myśmy uznali za rozwój. Rozumiecie? Degenerację uznaliśmy za rozwój. Prawda? Powrót do prochu uznaliśmy za stawanie się. I my bronimy tego, do bólu tego bronimy, tego wszystkiego, co nas zabija, co nas degeneruje, co nas więzi, co nas ogranicza coraz bardziej, co cofa nas w proch, z którego zostaliśmy wzięci. My tego bronimy w obłędnym przekonaniu, że to jest dobre, to jest właściwe, to jest ten kierunek, którym trzeba iść, że to nam daje życie, to nam zabezpiecza życie. I tego, który przychodzi wyprowadzić nas z tego wszystkiego, z tego całego zniszczenia, pogubienia, to my uważamy za największego wroga i tłuczemy, póki nie zatłuczemy właśnie w obronie tego wszystkiego, co nas zniszczy. Prawda? Miłość, która daje życie, która chce naszego życia, która chce nas poprowadzić do domu,
chce dla nas domu, życia, wszystkiego, nie? My traktujemy jako wroga i tuczemy, póki nie zatuczemy waszej. To Jezusa tyle to kosztuje. Męka, śmierć, zmartwychwstanie. Ale zobaczcie właśnie te wysiłki Jezusa, żeby uczniów przekonać. Dotknijcie się mnie, dotykajcie się mnie. On tutaj takie słowo greckie jest, że jakby ono mówi nie tylko o takim dotknięciu, ale takim, no przychodzi na myśl słowo macanie, ale ono może się źle kojarzyć, że Jezus na to się wystawia, właśnie na te nasze, że tak powiem, macanki, na te nasze dotknięcia zalęknione, te nasze dotknięcia szorstkie, właśnie o, to są takie szorstkie dotknięcia, rzeczywiście, bo to słowo jest pokrewnione z szorowaniem też, na tą całą naszą szorstkość, na te nasze lęki, właśnie na te nasze obawy, że zobaczcie, jak człowiek tak lękliwie, nie, to w każdej chwili jest gotowy do ataku, do obrony, prawda, zadaje rany, nawet nie wie sam kiedy, prawda, i Jezus na to wszystko się wystawia, żebyśmy się przekonali, że On nie chce nas skrzywdzić. Właśnie to jest to, co tak myślałem o tym przy Marii Magdalenie, teraz zobaczę, to wychodzi przy uczniach, nie? Że Jezus cały czas próbuje ich przekonać, że najpierw z Nim byli i widzieli Jego miłość, zachwycili się Nim, chcieli z Nim być, bo widzieli Jego miłość, zakochali się w Nim i żeby teraz w nich wyrobić przekonanie, to jestem ja ten sam. Jest we mnie ta sama miłość, którą doświadczaliście, kiedy byłem z wami na prawach tej rzeczywistości. Żebyśmy wreszcie uwierzyli, że ten Bóg, który przychodzi do nas w Jezusie, to jest właśnie ten, który nas miłuje, ten, który dźwiga, ten, który daje się dotykać, ten, który z nami je posiłek, ten, który uzdrawia, ten, który się troszczy, ten, który przygarnia, właśnie ten, którego doświadczali przez cały czas bycia z Nim na sposób ziemski. Właśnie, że to jest ta sama miłość, ta sama czułość, ta sama życzliwość. I żebyśmy tu się wreszcie dali przełamać, tu się wreszcie otworzyli, tu wreszcie odważyli się puścić te wszystkie nasze logizmy i dialogizmy, właśnie te wszystkie nasze pteo, nie pteo, jakieś tam fobosy, nie fobosy, właśnie, żebyśmy się odważyli wreszcie to wszystko puścić, co jest naszą klatką, więzienią, siecią, w której siedzimy. I żebyśmy się wreszcie uchwycili Jezusa i tego, co pochodzi od Jezusa. Żebyśmy się wreszcie uchwycili Jego oddechu, Jego ducha, zaczęli oddychać Jego duchem, zaczęli się wsłuchiwać w Jego słowo. Zaczęli przebywać z Nim, zaczęli się napełniać Jego miłością, zaczęli się karmić Jego miłością, miłością, która wreszcie nam otwiera umysły, otwiera oczy, wreszcie nas uspokaja i ukazuje nam prawdę. I wreszcie sprawia, że podnosimy głowę i zaczynamy widzieć szerzej, dalej, więcej. Zaczynamy wszystko rozumieć. Właśnie, wreszcie puścić swoje obawy, lęki, pretensje, jakieś schematy, wreszcie zrozumieć, że to jest moje więzienie, to jest to, co mnie degraduje, degeneruje, co mnie pozbawia dobra, co mnie pozbawia miłości i wreszcie dać się przekonać o miłości, uchwycić się miłości, zacząć się karmić tą miłością, dać się opowiedzieć o miłości i dać się miłością otworzyć oczy, miłością otworzyć umysł. Właśnie, bo Bóg jest miłością i tylko w miłości jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedzi, nie w sobie, tylko w miłości, tylko kiedy właśnie pozwolimy przekonać się o miłości, nauczyć się miłości, nasączyć swoje serca miłością, nasączyć swoje umysły miłością. Dopiero miłość nas otworzy naprawdę. Właśnie, bo sami z siebie to jesteśmy grudą zaschniętego prochu. I ta gruda potrzebuje napić się miłości, zostać nasączona miłością. Dopiero wtedy zacznie się wzrost, zacznie się owocowanie, prawda? Zacznie się kwitnienie, zacznie się zrozumienie, zacznie się wszystko. Właśnie to robi Jezus, to robi zmartwychwstały, prawda, że doprowadza do tego, żebyśmy wreszcie odważyli się puścić te wszystkie nasze schematy, sieci, to wszystko, w czym tkwimy, panicznie się tego trzymamy i żebyśmy się odważyli, prawda, uchwycić miłość, która przyszła do mojego życia, żeby mi pokazać życie prawdziwe. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.